To będzie, mam nadzieję i mam takie wrażenie, jedna z najpiękniejszych nocy w roku, ponieważ noc ta nazywa się nocą... Bibliotek! I jeszcze raz, to jest noc... Bibliotek! Szanowny kliencie... Skąd ty jesteś, krokodylu? Ja? Z nad Nilu. Oczywiście, brawo. Przed przystąpieniem do użytkowania należy rozpakować pralkę. Noc bibliotek została otwarta. Obcowanie z książką jest naprawdę niezmiernie przyjemne. Szybko zbudź się, szybko wstawaj, szybko, szybko stypnie kawa, szybko zęby myj i ręce, szybko światło gaś w łazience, szybko tata na nas czeka, szybko tramwaj nam ucieka, szybko, szybko, bez hałasu, szybko, szybko, nie mam czasu. Chciałbym wszystko robić wolno, ale mi nie wolno. Bardzo się niepokoję, że moja książka stała się inspiracją do niedorzecznych scen. Mamo! Poskarżył się Janek. Ona jest obrzydliwa. Ciamka zębem, kiedy ja jem. Baba z wozu koniom lżej. Wolność, wolność! Czekałam na ciebie. Przepraszam, zapomniałem ważnych rzeczy. Bardzo lubię zdanie, chrząszcz brzmi w trzcinie. Wydaje mi się ono głęboko prawdziwe. Ja jechałem do sąsiedniego miasta. Uwaga, sąsiednie miasto było 300 kilometrów. Właściwie ja mało znam ludzi, którzy nie wydali jeszcze ani jednej książki. I to sprawia, że nawet jeżeli czytelnicy tutaj w jakiś sposób mogą zawieść, to pisarze na pewno nie zawiodą. Paszczak obudził się powoli i gdy tylko stwierdził, że jest sobą, zapragnął być kimś innym, kimś, kogo nie znał. Książki, które traktują o niewoli, są w istocie książkami o wolności, o potrzebie wolności. Czarną, ogorzałą gębę, taką spaloną słońcem, no po prostu w białym golfie, w marynarskiej czapce na głowie, no po prostu przepiękny. Jak byłbym babą, natychmiast bym się w nim zakochał. Biega, krzyczy pan Hilary. Andrzej mi notorycznie zabiera kolejne rzeczy. Nie mam już mieszkania, nie mam już ubrań. Ja jestem, ja wiem gdzie to jest, ja wiem jak ci pomóc. Przeniósł wszystko do jakiegoś muzeum. Reportaż nie jest bardzo obiektywną opowieścią. Złapać palec partnera albo partnerki, a prawą uciec. I rzeczywiście z Jurijem gadałem 48 godzin, to chwila, któryś na sam drugi gadał. I nie było żadnej straty. I po 48 godzinach rozstawaliśmy się jak najserdeczniejsi przyjaciele. Dziękuję, to na dzisiaj tyle.